Dzika warmińsko-mazurska przyroda nie tylko dla wytrawnych traperów. W pierwszym odcinku nowego programu łowieckiego między innymi o dzikach w mieście. Kto ma sobie z nimi poradzić, strażnicy miejscy czy myśliwi? Po co dokarmiać zwierzęta w lesie i dlaczego warto jeść dziczyznę? To wszystko w programie myśliwiec.pl. Nazywam się Marcin Młynarczyk. Do tej pory z łowiectwem nie miałem nic wspólnego, ale zamierzam się dowiedzieć o myśliwych czegoś więcej, zwłaszcza, że opinie o łowiectwie są podzielone. Jak znaleźć dziki w lesie? Nie jest to proste. Spróbujemy. Marcin chce zaobserwować dziki w ich naturalnym środowisku. Jego przewodnikiem jest myśliwy Grzegorz Kuształa z koła łowieckiego Knieja Olsztyn w Smolajnach. W tropie dzika, w odróżnieniu od sarny i jelenia, oprócz odciśniętych racic, widoczne są również raciczki zwane szpilami. Ulubione miejsce dzików. Zbliżamy się do paśnika. Jest duża szansa, że tam spotkamy dziki. I niestety znowu nic. Spróbujemy gdzie indziej. To są właśnie dziki w ich naturalnym środowisku, ale to nie jedyne miejsce, gdzie można je spotkać. Oto niezbite dowody na to, że strażnicy miejscy mają ręce pełne roboty. Tych nieproszonych gości z roku na rok jest w miastach coraz więcej. Co sprawia, że zwierzyna z lasu przychodzi do miasta? Bez wątpienia łatwość zdobycia pokarmu. Ta łatwość spowodowana jest tym, że bardzo często mieszkańcy wyrzucają pożywienie do śmietników, na trawniki, na tereny leśne, czym powodują wejście zwierząt w aglomerację miejską. A czy można powiedzieć, że dziki w mieście to już plaga? Jeszcze nie, aczkolwiek liczba, jak i zdarzenia, które obsługujemy, jest bardzo duża. Między innymi dlatego w celu ograniczenia populacji dzików są budowane przez miasto takie odłownie. Te odłownie w sposób humanitarny i bezpieczny dla otoczenia pozwalają odłowić dziki żywe i przewieźć do pobliskich nadleśnic. Zasadnym byłoby, gdyby ograniczaniem populacji zajęli się myśliwi, jak i pracownicy lasów. Warmińsko-mazurskie lasy obfitują w zwierzynę. To dobro narodowe, którego Polakom nie brakuje, ale są i minusy takiego stanu.
zwierzyny jest dużo, ponieważ gatunki roślinożerne mają dobre warunki do życia, a duże drapieżniki mogą występować tylko w nielicznych, najbardziej dzikich puszczańskich ostępach leśnych. Brak naturalnych wrogów i większy dostęp do pożywienia sprawia, że niektóre gatunki mogą się nadmiernie rozmnażać, a tak jest w przypadku dzików. Wtedy zwierzyna może powodować szkody w uprawach rolnych i leśnych. Duża penetracja lasów przez ludzi powoduje, że dziki wiosną przenoszą się w uprawy, między innymi kukurydzy, bobiku i zbóż, gdzie znajdują spokój i obfitość pożywienia. Do lasu wracają dopiero jesienią, gdy uprawy znikną z pól, a w kniei nastanie spokój. Bywa również, że zwierzęta leśne szukają pokarmu w granicach miast. Dotyczy to szczególnie dzików. To jest paśnik dla saren, jeleni i dla dzików. Bardzo proszę, żeby wszyscy wypakowali z torebek marchewkę, jabłuszka. Panie pomogą. Podczas śnieżnych i mroźnych zim trudno jest zwierzynie znaleźć odpowiednią ilość pożywienia. Dlatego w takiej sytuacji człowiek musi dokarmiać zwierzynę. Co roku w całej Polsce myśliwi wykładają do paśników ponad 100 tysięcy ton karmy, a kołowieckie tylko w okręgu olsztyńskim około 10 tysięcy ton. W tym roku myśliwym z kołowieckiego Drwęca pomagają również przedszkolaki z Ostródy. To dobra okazja do prowadzenia edukacji przyrodniczej. To mi pokażę, gdzie to trzeba położyć. To pokażę tutaj. O. Tak, dobrze? Proszę mi powiedzieć, po co trzeba dokarmiać zwierzęta zimą? Podczas takiej zimy jak obecna, gdzie jest duży mróz i pokrywa śnieżna zmrożona, zwierzyna ma problem z tym, żeby znaleźć i pobrać sobie naturalny żer w lesie. Dlatego dokarmiamy. Jeśli ktoś chciałby pomóc, jest to dobry pomysł, aby przywiózł jedzenie i wyrzucił, wysypał gdzieś w lesie? Myślę, że lepiej będzie, jeżeli to, co ma do zaoferowania, przekaże myśliwym albo leśnikom, którzy zrobią to lepiej, sprawniej i z całą pewnością wykorzystają to bardziej efektywnie. Wywieziona karma przez ludzi, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, po prostu się zmarnuje. Młody dzik w pierwszym roku życia to warchlak, w drugim przelatek. Samice w trzecim roku życia to lochy, a samce, u których można już dostrzec ostre kły, tak zwane szable i fajki, to wycinki. Dojrzałe samce to oczywiście odyńce. Nazywa się je również pojedynkami, ponieważ przeważnie żyją samotnie. Jedynie w okresie huczki, czyli dziczych godów, dołączają do stada tak zwanej watachy. Roczny przyrost populacji dzików to w polskich warunkach 100, a nawet 150% wiosennego stanu liczebnego stada. Załóżmy, że na danym terenie mamy 100 dzików, w tym około 30 loch, z których każda może urodzić i wykarmić od 3 do 5 młodych. Po roku dzików będzie dwa razy więcej, czyli około 200 sztuk. W takiej sytuacji, aby ustrzec się nadmiernych strat w uprawach rolnych, myśliwi dokonują redukcji zwierząt o połowę, proporcjonalnie młodych i starych osobników. Jeżeli nie realizowaliby zaplanowanej selekcji, po kolejnym roku dzików byłoby już blisko 400, a szkody w uprawach rolnych byłyby jeszcze wyższe. Tymczasem w kuchni myśliwskiej Grzegorza Wojciechowskiego rozchodzą się zapachy przyrządzanego gulaszu z dzika, staropolskiego rarytasu, który gości na polskich stołach od wieków. Warto pamiętać, że mięso trzeba smażyć na mocno rozgrzanym oleju. Warto również uprażyć warzywa, zanim wraz z mięsem powędrują do brytwanki. Przyprawy i sos pomidorowy nadadzą potrawie odpowiedniego smaku i jeszcze odrobina czerwonego wina. Przepis można znaleźć na stronie internetowej www.myśliwiec.pl. Proszę. Dziękuję. Dziękuję.
prawdę powiedziawszy, pierwszy raz w życiu będę jadł dziczyznę i nie bardzo wiem, czego mam się spodziewać. Póki się nie spróbuję, nie będzie się wiedziało, ale mogę jedno powiedzieć. Dziczyzna jest wyjątkowym mięsem. Jak żadne inne, ma wyjątkową wartość odżywczą, dużą ilość białka, ale przede wszystkim jest zdrowa. Jak? Bardzo dobre, bardzo delikatne mięso. A tak w ogóle co jemy? Jemy gulasz z dzika, a w zasadzie gulasz z warchlaka, czyli młodej sztuki dzika. Czy coś takiego trudno przygotować? Słyszałem, że dziczyznę trzeba specjalnie przyprawić, przygotować wcześniej. To nie jest konieczne, ale rzeczywiście jeśli mamy do czynienia z mięsem ze starszego dzika, warto wcześniej zanurzyć go w marynacie. Dziczyzną od wieków zajadali się nie tylko polscy monarchowie. Królowała na stołach wszystkich, którzy tylko mogli sobie na nią pozwolić. Podawano do niej chleb lub kaszę, ziemniaki nie były jeszcze tak popularne jak dzisiaj. Żadna biesiada nie mogła się obejść bez pieczonego dzika czy udźca z sarny. Do tej pory w wielu polskich domach to mięso uważane jest za rarytas. Dzik w lesie jest pożytecznym zwierzęciem, ponieważ ryjąc w ziemi, czyli buchtując, spulchnia glebę. Zjada larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Ale na polach uprawnych dzik jest szkodnikiem, który niszczy niekiedy duże połacie upraw. To powoduje straty finansowe u rolników. A te w całej Polsce sięgają sumy ponad 55 milionów złotych. Zgodnie z prawem łowieckim to myśliwi zobowiązani są do wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. To jest jelenie, daniele, dziki i sarny. Pieniądze uzyskują przede wszystkim ze sprzedaży upolowanej zwierzyny, organizacji polowań i składek członkowskich. Zbyt liczna populacja dzika to również niebezpieczeństwo pojawienia się chorób, w tym groźnego pomoru dzików, niebezpiecznego również dla zwierząt gospodarskich. Dlatego myśliwi współpracują ze służbami weterynaryjnymi i prowadzą stały monitoring m.in. pomoru dzików. Przedwiośnie i wczesna wiosna w lesie to początek narodzin małych dzików, warchlaków. Samica dzika, czyli locha, przygotowuje legowisko zwane barłogiem w cichej ostoi leśnej. Będzie czujną, troskliwą matką, ale groźną w obliczu zagrożenia. Po narodzeniu warchlaki przez pewien czas pozostaną w barłogu, ogrzewając się wzajemnie. Potem wraz z matką lochą wyruszą na żerowisko.